11 sierpnia 1920 roku Rada Obrony Państwa uchwaliła wprowadzenie Krzyża Walecznych. Krzyż Walecznych miał mieć formę bardzo prostą, miał być wykonywany z brązu. Po środku miała znajdować się pięcioboczna tarcza z orłem. Na ramionach krzyża, na bocznych i na górnym, miał być napis na polu chwały. Na rewersie krzyża znajdował się napis waleczny, natomiast po środku miecz skierowany głownią ku górze w otoczeniu wieńca z dwóch gałązek laurowych. Krzyż zawieszony był na wstążce amarantowej z białymi paskami po bokach. Krzyż od początku był pomyślany jako odznaczenie, które będzie honorowało przede wszystkim żołnierzy walczących w wojnie polsko-bolszewickiej. Z czasem również odznaczano osoby zasłużone za męstwo i odwagę, również przed 1918 rokiem, czyli stąd pojawiły się nadania dla Legionów Polskich, dla żołnierzy z powstań wielkopolskich, z powstań śląskich, a nawet dla weteranów Powstania Styczniowego.